Jedziemy. Witam was, już. Witam was we środę na kanale Łyka Czarka, a nóż się uda. Zaczynamy, druga część weekendu. W weekendzie, o co chodzi w weekendzie? No wiadomo, nasi bohaterowie będą szukać walizki. A właściwie najpierw odzyskają pieniądze po to, żeby kupić walizkę z prochami. To jest historia dwóch walizek. Tak czy inaczej, w pewnym momencie do hotelu podjeżdża grupa panów dziwnych, wchodzą do winny z walizką przypiętą do ręki i jadą gdzieś na górę. Witam szanownych panów. Dupki. I ponieważ jadą na górę, jest scena w windzie, za którą chcieli mnie zabać. Zabać, tak. Że jak to czytałem, to było zabawne. Ja myślę, że tutaj właśnie, słuchajcie, diabeł tkwi w szczegółach. Jedzie czterech groźnych facetów windą. Wyobraźcie sobie, jadą sobie windą. No i nagle słychać takie... Są tacy, którzy się stresują w zamkniętych pomieszczeniach. No, jak ja to czytałem, to mnie nawet zbawiło, nie? Że facet puścił bąka w windzie, największy z nich. I mówi, przepraszam, ale zawsze się stresuję w zamkniętych pomieszczeniach. I ten szef mówi, następnym razem idziesz po schodach. Sorry, stresuję się w ciasnych pomieszczeniach. Następnym razem pójdziesz schodami. To miało służyć temu, że to rozbijało atmosferę. Oczywiście, mówiąc wulgarnie, pierd pierdowi nierówny. I wystarczyłoby, a ja teraz w każdym amerykańskim filmie w komedii, na który idę, przysięgam wam po kilka razy, pierdzą i to gwiazdy i nikt im nie robi za to zarzutów. Idźcie sobie nawet na Bridget Jones, ile tam razy pierdzą. Po prostu się w głowie nie mieści. Czy widzieliście w jakiejkolwiek recenzji, że ktoś się czepiał pierdzenia? A mi od razu powiedzieli, Pazura robił film o pierdzeniu. Tak, oczywiście, tylko o pierdzeniu. Gdybym miał słuchać tego wszystkiego, to bym wszystko musiał wywalić z tego filmu. A nie o to chodzi. Faceci, otwiera się winda w slow motion. I pokazujemy bohaterkę naszą. Pojawia się nasza bohaterka. Małgosia Socha. Wybrałem ją, ponieważ ja ją pamiętałem, bo ona debiutowała ze mną w jednym z seriali. Pamiętam, grałem z nią i wtedy już zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Ja mówiłem sobie, pomyślałem, pamiętam, że to będzie wybitna polska aktorka. Jest. I ona jest piękna, wysoka, postawna i bardzo chciałem, żeby przyjęła rolę, bo rola nie była zbyt efektowna, ale jednak ważna dla filmu. Dużo do grania nie ma, jak to się mówi. W filmach akcji nie ma dużo do grania, jest dużo do dziania. Na tym polega różnica między filmem polskim a filmem zachodnim, akcyjnym. Że tam się dzieje, a u nas się rozmawia. Tak wujek teraz do was. Tak czy inaczej, jest strzelanina w dużym pokoju hotelowym. Zobaczcie. Jest jatka. A ja takie jatki uwielbiam. Tam jest genialne to, mnie podnieciło, że ja chciałem to zrobić tak, jak zrobiłem. Że jak się winda otwiera, Małgosia Socha strzela prawą ręką. Po kolei musiałem zabijać gości. I dopiero jak zabiła ochroniarzy, wyciąga lewą ręką największy pistolet, jaki jest na świecie. Nazywa się Orzeł Pustyni. I ten orzeł pustyni, nie wiem czy wiecie, ale on zatrzymuje autobus, który jedzie 60 na godzinę. Zatrzymuje go w miejscu. Ma taką siłę
uderzenia pocisk. Jest tam takie pociski jakieś grube. Ja to widziałem kiedyś. Coś strasznego. Nie wiem, czy to jest reklama tylko Orła Pustyni, czy tak się dzieje naprawdę, że może jeden nabój zatrzymać, rozumiesz, ten autobus. W każdym razie sobie wymyśliłem taką scenę, żeby była jatka. Uwielbiam kres w tych filmach. To wymyśliłem sobie, że ona, że jak bohaterka strzeli z prawej, to do szefa wyciągnie lewego Orła Pustyni i strzeli w wolnym tempie. Zawsze chciałem to zrealizować. Zapytałem się Olafa Przybyszewskiego z 3D, czy damy radę. Mówi, damy. Słuchajcie, i wylatuje kula i nie, że ona leci sobie w jedną stronę. Kamera jeszcze zmienia kierunek. Musicie to zobaczyć. Kamera zmienia kierunek. Czyli ona tak leci na tę stronę kamery, a potem na tę stronę kamery. Mija jakby nas z dwóch stron. I to jest fantastyczne. I potem jest, uwaga, facet leży, umiera przy windzie, a tu idą jeszcze jego nogi, które spadają. Czyli przecięło go na pół. I z tej połowy takie flaki się wylewają. Ja wiem, że tak wiele osób w kinie mogło zrobić. Ale ja pamiętam, jak te flaki wkładaliśmy do manekina, słuchajcie. To było tak zrobione, że tam było dużo wołowiny, różnych takich tych, dużo podrobów. Podroby się fajnie wylewają. Sam osobiście lałem na to krew, bo to tak śmiesznie, tak mnie to bawiło, takie efekty, nie? I rzeczywiście jest coś takiego, facet tu umiera, cały we krwi, no a te nogi sobie tam upadają i ten, wchodzą nogi kobiety, odstrzeliwuje kajdanki i zabiera walizkę, bo po tę walizkę przyszła. No, to jest ta scena. Krwawa. Z piękną muzyką Filipa Siejki. Proszę bardzo. Jest taka scena też na początku filmu, która nam charakteryzuje postaci Gule, no i Maxa. Otóż, nie wiem dlaczego, czekam, muszę sobie przypomnieć. Aha, Siku się zachciało Guli i korzysta z toalety na dworcu fabrycznym. Wujek Czarek zrobił ostatnie zdjęcia dworca fabrycznego, starego dworca fabrycznego ze słynnym neonem Łódź Fabryczna. Ten neon jest widziany normalnie, jak Gula idzie po schodach i widziany jest w odbiciu w szybach samochodu. Uwaga! Pociąg osobowy do Zaorza i dalej do Tomaszowa Mazowieckiego w dniu dzisiejszym jest odwołany. Podróżnych uprzejmie przepraszamy. Powtarzam. Pociąg osobowy do Zaorza i dalej do Tomaszowa Mazowieckiego w dniu dzisiejszym... Nienawidzę publicznych toalet. A zdjęcia robił Grzegorz Kuczeriszka. Wybitny polski operator, on czuje takie klimaty. I zauważcie, już takiego dworca nie ma. Nie zobaczycie tylko wujka Czarka ostatni raz. Łódź Fabryczna, moja młodość. I tam jest scena z cyganami. Kiedy Gula wyszedł z kabiny, wyciera ręce, oni go osaczają, żeby powiedzieć mu, że oni rządzą w mieście, a nie on i jego brat. Jesteśmy nowym gangiem w tym mieście. Ja jestem cygan. A to są moi ludzie. Przekaż swojemu szefowi, że od dzisiaj ja rządzę na tym terenie. No i to jest zabawna scena. Ja ją uwielbiam. Wszyscy mnie pytali. Ja zapytałem się scenarzysty. Ja mówię, dlaczego cyganie? Żebyśmy nie mieli problemów. Słuchajcie, no jest to jednak, to się nie mówi cyganie, tylko Romowie. Żebyśmy mieli problemów. A on mówi, panie Cezary, no dobrze, no ale my żyjemy w Polsce. Ja robię film o polskich, jakby w polskich realiach musi być prawdopodobieństwo, że tak mogło być. W tej gangsterce. A zauważcie, i on mi dał ciekawy przykład. Ciekawy, czy też tak wymyślicie na ten temat. Przekręt. Pamiętacie film Guya Ritchiego? Jakikolwiek gangsterski film, amerykański czy angielski. Zwróćcie uwagę. Jak jest grupa jakaś przestępcza, to najczęściej są to ludzie czarni. O czarnym kolorze skóry. Murzyni. On mi, panie Czarku, ale my nie mamy czarnych. Znaczy mamy, ale nie zorganizowanych w gangach. U nas nie ma tego problemu.
Ja mówię, no i co? Dlatego wymyśliłem cyganów, bardziej prawdopodobne, nie? I bardzo śmieszne, bo oni się mu przedstawiają, mówię tak, my jesteśmy nowym gangiem w tym mieście, wiesz? I ten drugi cygan mówi, Krzysiu mówi tak, mówi, nawet mamy swoją stronę w internecie www.cygan.pl, a tak mówi, zamknij się. Dobra robota, chłopaki. Kiblu jest czysto, nawet ładnie pachnie. Mam tylko jedną uwagę. Jak czuję, w kabinie numer 2 nie ma czym podetrzeć dupy. Dowcipnijś. Wiesz, kim jesteśmy? Mamy nawet swoją stronę w internecie. www.cygan.pl. Zamknij się. No, to mnie strasznie bawiło. Mamy swoją stronę www.cygan. Także to mi się podobało. No i tutaj pokazujemy bohatera, że jest oczywiście lepszy od wszystkich, że jest bezwzględny, mimo że jest chudziutki, drobniutki chłopak, z takim szczerym uśmiechem, Michał Lewandowski, no to jest wariatem, co się potem okaże w strzelaninie u ruskich. Tak nazywam obiekt. Scena z cyganami w łazience mnie bawi. No, zaskakująco zajebista autoprezentacja. Niestety to ja decyduję, gdzie i z kim zawieram znajomości. Zazwyczaj nie robię tego w kiblu, więc wypierdalać. Patrzcie go, kurwa, jaki kozak! Niezwykłe dwa razy powtarzać. Rozumiesz cymbale, czy nie? Mamy teraz przejście ze sceny, gdzie trupy zjeżdżają w windzie, ręka blokuje windę i ta winda cały czas chodzi. I pan Kropiwnicki, genialny aktor, który zagrał portiera w hotelu, lekkiego alkoholika, który ciągle sobie tam miesza jakieś drinki. Aktor z Poznania, uważam kompletnie niedoceniony, a wybitny aktor, Mirek Kropiwnicki, on zagrał portiera z takim wdziękiem. On widzi tych rozwalonych bydlaków w windzie i dzwoni do kogo? Do Normana, właściciela tego hotelu. I właściciela walizki, jak się okazało. Tej, którą przed chwilą Małgosia Socha była łaskawa podjąć, mówiąc delikatnie. I jest scena, wprowadzamy kolejnego bohatera. Tym bohaterem jest Norman, grany przez Pawła Wilczaka. Jak scharakteryzować postać? Amerykanie w ogóle mają wielki dar i talent do tego, żeby takie sceny robić. Jak oglądacie na przykład Powrót do przyszłości. Jak jest scharakteryzowany chłopak. Że sama się włącza muzyka w domu, kamera jedzie, pokazuje bałagan, czyli wiemy, że bałaganiarz. To z tostera wyskakują czarne takie już chlebki, czyli w ogóle ma to w nosie. Śpi, czyli trochę leniuch, trochę taki ten. Jedna panorama kamery opowiada nam o bohaterze. Jak scharakteryzować Normana? A Norman, jak się potem o nim mówi, to jest wcielony. Więc Paweł Wilczaka uczesaliśmy do tyłu, zapięliśmy go pod szyję, daliśmy mu kaburę z bronią, z jego charakterystyczną twarzą, już jest lekko wariatem, ale miał myć zęby. I nie mył normalnie. Był tak bardzo nerwowy. Czyli jest typem takiego faceta, który ma wszystko poukładane i bezwzględne. To jest takie bezwzględne mycie zębów. Panie Normanie! No i za chwilę wchodzi pan Szewczyk, mój ukochany aktor z Łodzi, z mojego pokolenia. Grał w wielkich, batalistycznych filmach, jeszcze za komuny, jeszcze czarno-białych. Ulubiony aktor mój i mojego taty. I pojawia się jako służący w Liberii, czyli taki Norman nowobogacki, musi mieć służącego, który jest ubrany w paski. Tak jak widział na filmach, nie? I na srebrnej tacy podaje mu telefon komórkowy. Panie Normanie. To jest spiedane. Dzwonią z hotelu. Ważne. Kurwicy, można go stać. Dawaj. To jest ta paranoja. Jeżeli dokładnie prześledzicie ten film, to tam jest dużo takich niuansów, którymi myśmy się bardzo na planie bawili. No bo ja sobie wyobrażałem takiego durnia, chama, bydlaka,
który jest bezwzględnym bandytą, ale się dorobił dużych pieniędzy na ludzkim nieszczęściu. I on se każe biednemu człowiekowi podawać w Liberii telefon na srebrnej tacy. I mówię go, pytaj. To jest straszne. I taki właśnie straszny jest ten nasz Norman. Ale on się zabawny przy tym, dlatego że, tak jak mówię, po to poszedł obraz do góry, że robimy cudzysłów. Jesteście Państwo u nas na naszym przedstawieniu. Zobaczcie tę scenę. Coś jeszcze? To wszystko? Wypad. Czego chcesz? Ponieważ Norman dowiedział się, że zjadka, że już nie ma swojej walizki, pędzi do hotelu. Zastanawiałem się, jak to pokazać. No bo Norman wchodzi do hotelu, dowiaduje się, widzi swoich nieżywych ludzi, no i musi zacząć działać. No ale też musimy jakoś zrobić barwnie tę scenę. No. Tak, gdyby se wszedł, zobaczył, wyszedł. Więc sobie pomyślałem w ten sposób. Jeżeli się śpieszy, to niech wyjdzie w domu w bamboszach. I tak wygląda ta scena, że podjeżdża samochód, widać nogi człowieka w bamboszach. Kiedy przekracza próg hotelu, widzimy, że to jest Norman, który się śmieszy. Śpieszy mu tak, gdzie? 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 No i portier pokazuje mu windę, gdzie leżą trupy. I co robi Norman? Wścieka się. A jak się wścieka? Wali we wszystkie strony z pistoletu. Ale najpierw robi coś takiego, co ja kocham. To chyba jest cytat z Absolwenta, z Dustina Hoffmana. Taki był film Absolwent, wybitny film. Gdzie jest młody chłopak, który podrywany przez starszą panią robi coś takiego. Ona tam się przed nim rozbiera, a Dustin Hoffman wymyślił taki patent, patrzy i tak. Tylko coś takiego robi. I wszystko wiemy. To jest w ogóle odkrycie dla mnie, że tak można zagrać. Zachwyt. I Paweł Wilczak zrobił taki numer, że on podchodzi do windy, widzi te trupy swoje, patrzy jak taka kura, taka tą głową swoją, że nie wierzy i robi tak. Taki wydaje dźwięk. Jezu, jak mi się to spodobało. To jest tak wybitny aktor. On potrafi takimi niuansami grać. Jest wstrząsający w tej roli. To jest moja ukochana rola też w tym filmie. To jest Paweł Wilczak jako Norman. Zobaczcie tę scenę, jak przyjeżdża pod hotel. Musicie to zobaczyć. W każdym filmie gangsterskim, jak już pokazaliśmy trochę gangsterów i trochę tego życia gangsterskiego świata, no to co? Musi ktoś sobie z nimi poradzić. A tym kimś jest kto? Inspektor! Ja! Moim marzeniem było, żeby inspektora zagrał Jan Frycz. I Jan Frycz się zgodził. Ku mojemu przerażeniu. Bo ja mam reżyserować tak wybitnego aktora, No, to jest ciężko, to nie ma jak, to on przecież jest, a wiecie co, moja reżyseria jest specyficzna, bo ja nie potrafię wyeksplikować i zdefiniować zadania aktorskiego. Ja wolę pokazać, jak to ma być zagrane. No i potem się nadziewam na takie fangi, o, bo tak ci zagram. No, ale ja rzeczywiście, Jan Frycz na początku strasznie się denerwował, że ja mu pokazuję, co on ma robić, tylko mam mu wytłumaczyć, co on ma robić, on to zrobi. Ale już, ponieważ się polubiliśmy po paru dniach, mówi do mnie, dobra, nie, Elon mówi, ko pokaż. Kurwa, fuck. No, teraz trzeba pokazać wejście policjanta. Weszliśmy do miejsca, które jeszcze znaleźliśmy wtedy w Łodzi, czyli takie z lat 70., jak to kiedyś komisariaty były takie niestety. Wyobrażałem sobie w ten sposób, że każdy bohater będzie miał inną fakturę za sobą. Czyli u Normana jest wszystko stalowo, szklano, porcelanowe. Zauważcie, w takich barwach, tak rozmawiałem zresztą z panem
z panem operatorem, czyli Grześkiem Kuczeliszką, że tak chce to widzieć. A z kolei na posterunku wszystko musi być takie, jakby ktoś ściany osikał żółtym moczem. To musi być jakieś stare takie pomieszczenie z odłażącymi tapetami i takie mi znaleziono. Byłem zachwycony, że ta faktura, te kolory są kompletnie inne. Idziemy po prostu... Ten film w ogóle jest o tym, taki ma mansjonowy układ. Mansjony to było kiedyś w teatrze coś takiego, że budowało się mansjony dla wyobraźni widza i tak... Tu był raj, tu było piekło, tu był czyściec, tu była ziemia i tak sobie bohaterowie po tych mansjonach spacerowali 500 lat temu i tak tworzyli teatr. Czyli tu umawiamy się, że jest piekło, tu umawiamy się, że jest raj. U mnie tak samo. Tu jest zimno w tej scenie, dlatego jest stalowa ta scena i blaszana wręcz, a tu jest cieplej, czyli ona ma inną barwę i strukturę. Uwielbiam grę kolorami, uwielbiam w ogóle film dla jego zdjęć, że mnie zabiera do tego świata i w naszą umowność. I tak próbowałem też plastycznie realizować ten swój pomysł. No i oczywiście nasz policjant z czym idzie? Z herbatą w szklance i z bigosem. Kupił se w bufecie i idzie teraz do swojego gabinetu to zeżreć. Specjalnie mówię zeżyć, a nie skonsumować, bo konsumuje się fajne rzeczy, a nie bigos kupiony w kantynie. Coś wiem na ten temat. Kiedyś w Łodzi, w czasach kryzysów, studio dźwięku, były trzy rzeczy do kupienia. Kawa, bigos i zefiry. Takie były papierosy mentolowe. Wyobraźcie sobie taki asortyment. Kawa, bigos i zefiry. A bigos wyglądał tak, na takiej tekturowej, takim talerzyku tekturowym, przemakało to wszystko, to jeden z aktorów wziął to i mówi, to nie wolno spożywać normalnie, to trzeba od razu doodbytniczo. To tak wyglądało. Takie rzeczy myśmy niestety mieli na co dzień, więc chciałem, żeby ten policjant żył w takim syfie. Mimo, że ciężka praca, to oni rzeczywiście mają ciężko, nie mają tak fajnie. No i tutaj oczywiście naszego policjanta ukochanego musi mieć pierwszą przeszkodę. Pierwsza przeszkoda to jest Adrianna Biedrzyńska, która gra jego kochankę. Jak się okazuje, w dialogu, no bo ona chce się z nim spotkać, on mówi, że nie może, bo żonie obiecał. Ona miała ta stara krowa. Ale wpadniesz dzisiaj? Nie mogę. Bo? Obiecałem żonie, że razem gdzieś wyjdziemy. Znowu ta krowa, tak? Przestań. No i tak dalej. W każdym razie ta pani Biedrzyńska przyprowadza swojego syna, żeby komisarz Frycz zrobił z niego prawdziwego policjanta. Malinowski się nazywa ten policjant, ale najpierw zobaczcie scenę, bo oczywiście on prosi, żeby ona nie przychodziła do niego do pracy, bo robi mu obciach. Oczywiście specjalnie ustawiłem z tyłu statystów w mundurach policyjnych, którzy patrzą i widzą i zaraz będą plotki przecież po całym komisariacie, nie? A ona jeszcze zamiast po cichu wyjść, wymyśliłem, żeby Ada na końcu do niego powiedziała pa! Tak przez cały ten posterunek, żeby aż go tak zatrzymało. Zobaczcie tę scenę, bo ona jest taka na niuansach, ale bardzo, bardzo zabawna. To nie powód, żeby tu przychodzić. Dajesz tylko nowy temat do plotek. Musiaczku, wyluzuj. Po coś przyszła? Jak to? Przeprowadziłam syna, tak jak chciałeś. Gdzie on jest? W twoim gabinecie. Tylko proszę, bądź dla niego miły. To jest bardzo wrażliwy chłopczyk. Miły? Miły? To ja mam z niego zrobić winiarza, czy nie? To jest mój jedyny sen. No dobrze. Ale idź już. Ale wpadniesz dzisiaj? Nie mogę. Bo? Obiecałem żonie, że razem gdzieś wyjdziemy. Znowu ta krowa, tak? Przestań. No dobra, ale obiecaj, że zadzwonisz. No zadzwonię. Będę czekać, nie? Pa, misieczku? Pa. Pa! I nasz bohater, bo idziemy dalej za komisarzem, wchodzi do gabinetu, gdzie siedzi młody Malinowski. No i on zaczyna Malinowskiego uczyć życia. To jest mój ukochany dialog między tymi dwoma mężczyznami. I jedyna scena, do której nie wiem, co o niej powiedzieć, bo ona sama mówi za siebie. Jak ja będę opowiadał, co, kim kto jest i opowiadał te żarty, które oni mają w ustach, to będzie bez sensu.
Tam jest tylko jeden jeszcze rodzynek na koniec. A wiecie jaki? Mianowicie wchodzi policjant, który melduje, że są trupy w hotelu. No i od tego praktycznie się bierze tytuł filmu, że myślałem, że to będzie kolejny nudny weekend, a nie jest. Mówi komisarz. Ja już myślałem, że to będzie kolejny kurewsko-nudny weekend. Tylko że ten policjant, który wchodzi, to też nie jest normalny policjant. Nic w tym filmie nie jest normalne. Zawsze sobie wyobrażałem, co by było, gdyby policjant się jąkał i miał szybko coś do przekazania. Komisarz, streszcza się. Była strzelanina w hotelu. Trupy? 4. No to i tak sobie pracowaliśmy z tym aktorem i to mnie jakby tak bawiło. I to jest taki rodzynek, taka, jak to mówi jeden z naszych wybitnych sportowców, to jest taka truskawka na torcie. No. I zobaczcie tę scenę. Zabawna jest. Wjazd! Przepraszam, pani komisarz. Streszaj się. Była za bydły dyma w hotelu. Trup? 4. I to jest właśnie to, o czym mówię. Nasz komisarz dzielny przyjeżdża oczywiście na miejsce zbrodni. Analizuje wszystko profesjonalnie. Pyta się Malinowskiego, co widzi i tak dalej. I ta scena kończy się moim ulubionym tekstem. No bo oczywiście jest przesłuchanie portiera, który zawsze tak jest, nie jak jest miejsce zbrodni czy coś, to przykrywają w filmach amerykańskich. Zauważcie, w każdym amerykańskim filmie jest tak, że jak coś się stało, zanim przyjdzie policja, to ten pokrzywdzony czy świadek ma zarzucony koc i pije coś ciepłego, nie? Żeby to, nie wiem, psycholog działa wtedy amerykański na tym planie, że oni wiedzą, jak się zachować w stosunku. U nas to tak chyba nie ma, nie? Leży jakiś kurde dziad i marznie, a tam nie, kocem przyklety pledem, nachyla się zawsze jakiś komisarz, mówi, no co, o, było tak i tak, no ja tak chciałem właśnie zrobić, no tylko że tutaj nasz komisarz jest bezwzględny wobec przesłuchiwanego, dowiaduje się w dialogu, że chodzi o walizkę i pyta się właśnie przy wszystkich policjantach, żeby go ośmieszyć, jak myślisz, Malinowski, co tam było? Prochy czy lewa forsa? Malinowski mówi, no lewa forsa. Jak ty tak myślisz, to na pewno prochy. I tu się Frycz śmieje tak, że ja bym mu za to dał Oscara. Ja tak nie umiem. Nikt tak nie umie. Tak sobie zakończył puentę. Ten aktor mnie zaskakiwał codziennie. Zobaczcie tę scenę. Musicie to zobaczyć. To jest nie do opowiedzenia po prostu. I co tu się stało? O, wiem tyle, co pan. Nie ściemniaj. Nie ściemniam. Wiem, że Norman załatwia w twoim hotelu swoje ciemne interesy. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ale możesz mieć. Jasne? Jeden z tych 4 frajerów miał coś przy sobie, zgadza się? Aj, przepraszam. Zupełnie zapomniałem. Co to było? Jak tu wchodzili, to zdaje się, że jeden z nich miał przy sobie walizkę. No. Walizka. A w niej musiały być albo prochy, albo lewa forsa. Jak myślisz, Malinowski, co tam było? Myślę, że forsa, panie komisarzu. Skoro tak, to musiały być prochy. Ja wiem, że wy mnie zabijecie, bo to jest koniec drugiego odcinka, ale no trudno. Albo wytrzymacie ze mną, albo nie. Ja ten film chcę przeanalizować, żebyście się poczuli jak prawdziwi studenci szkoły filmowej. I zobaczyli, z jakich detali składa się potem wydźwięk, temperatura, tempo sceny. Kończymy drugi odcinek, a my nie jesteśmy nawet, my jesteśmy dopiero w 16 minucie, a ten film ma godzinę 50. Dobra, ja to przemyślę i w następnych odcinkach będę się skracał. Dobra? Ale nie da się skrócić. Ja nie wiem, ile będzie tych odcinków o tym filmie. Zobaczcie. A jeszcze gadam. Dobra. Bądźcie z nami, znaczy ze mną. Lajkujcie, czekam na was za tydzień we środę. Pa!